Witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Rocket League. Dzisiaj zagramy sobie rankę D2x2 na tryhardzie, ale zanim to zrobimy, to opowiem o jednej nowości, którą będę chciał wprowadzić do po prostu odcinków z rankedami. Otóż oglądając ostatnio Squishiego, spodobał mi się motyw taki, że pomiędzy jego meczami pojawia się tak jakby jedno pytanie z komentarzy w ramach Q&A, a jak coś jest fajne, to stwierdziłem, że czemu by tego nie podpierdzielić, więc bez owijania w bawełnę też zrobimy coś takiego. Więc jeżeli macie jakiekolwiek pytania dotyczące Rocketa, dotyczące mnie, czy też po prostu chcecie się o coś zapytać, to zapraszam do sekcji komentarzy i czy to najpopularniejsze pytanie, czy to moim zdaniem najciekawsze spod danego odcinka będę wybierał. Zobaczymy, czy to się przyjmie, moim zdaniem fajna sprawa. A teraz przechodzimy już do tryhardu na dwójkę. A no i jeszcze dopowiadając, jeżeli w komentarzach będzie już jakieś pytanie, które chcielibyście zadać, na które chcielibyście poznać odpowiedź, to oczywiście zachęcam do zostawienia lajka, żeby zwiększyć na to szanse. A tymczasem mam już pierwsze lobby, w teamie jest Vexy. Zobaczymy, jak to pójdzie. Taki myślę, że będzie to starszy format Progress League'a, że mniej cięć, więcej gameplayu i więcej tryhardu, jakieś tam wskazówki, żeby spróbować sprogresować. Plus przydałoby się w końcu trochę pogrindować dwójki, bo w tym sezonie ich praktycznie nie grałem. Dobra. My musieliśmy tutaj zablokować najlepszą możliwą akcję przeciwnika, więc jakby mu mocny strzał siadł. Widzieliśmy, że mu nie siadł, więc nasz teammate po prostu to łatwo zgarnął. Przeciwnicy sobie przeszkadzają, więc to jest na pewno na plus. Vexy ładnie zjeżdża, ja go zdymuję i nasz ma upena. Jeszcze drugiego zgarnę, dobra, nie zdążył strzelić nasz teammate. Ale dobra, okazję tworzymy. Tutaj znowu sobie strzelnżujmy. Fajnie by było zdymować kogoś, ale nie uda nam się tym razem. Stoimy tutaj, jakby było jakieś podanie. Vexy postanowi się wypierdzielić trochę i tym razem dobrze nam podać. Dobra, on to ma, więc ja nawet nie będę na to skakał. W sensie, no skoczyłem, ale od razu się wycofałem, jak zobaczyłem, że on będzie miał tą piłkę na luzie. I tutaj, nie strzelamy na 1-0, bo przeciwnik zrecoverował, mimo tego, że się początkowo wywalił. I tutaj dobitka w słupek, no nie. Dobra, tutaj mogła być już z 3-0 dla nas, ale nie jest, więc trzeba walczyć. Ale dobra informacja jest taka, że generalnie dominujemy w tym meczu drużynę przeciwną, co zawsze jest pozytywne. Poczekajmy, jak się wywalam, podajmy do mida. Naszego teammate'a akurat nie było na midzie, czego nie sprawdziłem przed podaniem. Ale może tutaj... Nie, dalej nie będzie gola. Dobra, zamiast 4-0 jest 0-0. Jest git. A tutaj fajny challenge. Znowu jakoś przeszkadzamy przeciwnikowi i nasz teammate z szansą na gola. Teraz już będzie. Teraz już będzie. Dobra, jest. Do 5 razy sztuka, czy tam do 6 nawet w tym przypadku, ale wygrywamy. Zobaczmy, czy przeciwnicy nie będą chcieli zrobić Hiszpana, co jest podejrzane bardzo. Dobra, nie chcieli zrobić Hiszpana. A dla wszelkiego... Dobra, strzelmy to. Dobra, 2-0, musiałem się chwilę skupić. Hiszpan dla niewtajemniczonych to jest oczywiście taki bardzo fajny kick-off, gdzie pierwsza osoba jakby fejkuje drużynie w piłkę, jedzie zdemować przeciwnika zamiast tego, który też followuje. O! Dobra, obroniliśmy, więc jest dobrze. Ja sobie będę krył bramkę, jakby tutaj nasz teammate został outplayowany. Czekamy po prawej stronie, jakby chciał podać. Ale z tego co widzimy, to on wykrywa to zdecydowanie, niestety nie zdąży dobić. Tutaj podanie w zasadzie do naszego teammate'a, który chyba trochę spanikował, ale powiedzmy, że dalej jest ok. No nie była to pusta bramka, ale teammate spróbował sił, że może takiego bangiera walnie, że będzie to pustą bramką. I nasz ziemek strzelał gola. Dobra, nie strzelił on gola, bo już myślałem, że takie coś się stało. To jakiś dziki breakdance na ściance. Jest ok. Dobra, my to wybijamy. Spróbujmy sobie tutaj zgarnąć boosta. On tego nie powinien strzelić z takiego kąta. Dobra, nasz teammate poległ, więc wypadałoby zagrać chwilę na czas. Tym bardziej, że wygrywamy. I się w nas postanowił wpierdzielić, co uważam za złą decyzję. Ale finalnie nie tracimy. Dobra, mamy tutaj miejsce do cornera. Podjedźmy sobie. Potężny musty. Chyba zdążą. Dobra, zdążyli to wybić. Jeżeli to w ogóle wchodziło. Czekajmy sobie. Ja go muszę skoczyć. Dobra, skoczymy go, zdemowany, więc jest ok. Teammate nie powinien mieć problemów tutaj z niczym. Dobra, wybijmy sobie piłkę, znowu zdemujemy od razu przeciwnika. Może uda mu się też kogoś zdemować. Dobra, nie udało się, natomiast i tak mamy piłkę. Póki wynik jest dobry, to w zasadzie nie ma co tutaj szaleć. Najważniejsze to, żeby nie stracić nic. A tutaj chyba będzie potrzebna asekuracja, bo teammate się wywala właśnie. Okej. Pokryjmy właśnie strzał na bramkę jakiś potencjalny.
wybijamy piłkę, mamy okazję na Ariala. Dobra, jakiś 50 do mida, na dobitkę. I tracimy gola prawdopodobnie, nie, dobra, nie stracimy, za dobry kąt jest, za ostry znaczy. Limit, mimo że tam jechał, to nic nie zadziałał. Trochę nas skrócił. Dobra, nie stracimy, natomiast robi się chaos, co nie powinno mieć miejsca. Poczekajmy, jakby chciał podejść do mida. Musimy tą piłkę jakoś wybić. Słabo to zagrałem, ale lepiej tak niż wcale. Chociaż czasami lepiej zostawić piłkę niż ją zagrać jakoś słabo. A, tutaj. O, dobra, jeszcze zagranie takie. Teammates to strzeli? Teammates to strzelił, mamy 3-0 i chyba mecz zamknięty. Ale chyba tracimy z kick-offa, tracimy z kick-offa. Już myślałem, że koniec meczu, a tutaj widzę, że dalej będzie się trzeba skupić. Zagrajemy jakoś tak, żeby nie strzelili za szybko. Mogą strzelić bardzo szybko. Rozgarmy tego boosta. Nie leci w bramkę, więc sobie zostawimy piłkę naszym teammate'owi. Nie siejmy tutaj paniki. No to też jest bardzo złe. I nasz teammate strzela gola. Dobra, nie strzela gola, ale dalej jest bezpiecznie. Piłka do cornera. Jest super. Ja ją sobie wezmę do góry. Tutaj sobie podlećmy. Nie ma się co śpieszyć. No w sumie już wygrana po prostu. Jeszcze strzelmy to. Dobra, nawet nie byłem blisko. Ale pierwszy mecz wygrany. No i mamy spotkanie numer 2, tym razem Willow. Nie, no dobra, nie wiem. Willow. Jak przeczytać nickname naszego teammate'a? Zaraz się na tym skupię, bo teraz mam strzał do oddania, który teammate bardzo ładnie wykorzystał. Willow? Ev. Albo Willow? Will. Dobra, nie mam pojęcia, jak czytać jego nickname. Nie wiem, czemu się w ogóle nad tym zastanawiam. Po prostu wygrajmy meczyk. Więc zaraz przydałby się jakiś dobry kick-off. Zagraliśmy do prawej strony. Nasz teammate chyba nie zebrał boosta. Ale to nie powinno stanowić problemu. Dobra, stanowi to giga problem. Jesteśmy Mayday. Teammate zniszczył go. Dobra, jest z koksem nasz teammate. Podanie do prawej jeszcze. Dobra, prawie. Sobie weźmy tą piłkę. Weźmy ją jeszcze raz, jakby przeciwnik ją chciał. Nasz teammate to bierze. Ja to dobijam jakoś. Dobra, słabe uderzenie, ale przynajmniej było w bramkę, więc przeciwnik musiał się wysilić. Dobra, mam nadzieję, że on to szczęsuje i nie dostanie dema. Do prawej strony? Nie, nie ma do prawej strony. Ja sobie tutaj będę najeżdżał właśnie na taką wyplutą piłkę. Spróbujmy ją szczęsować. Ja już ją zostawię, żeby nie robić zamętu w kornerze. No nie ma co tam walczyć. Dobra, spróbujmy sobie zagrać piłkę na ściankę. To jest Slingo zaatakować. Jakiś 50. Nie było dobre z mojej strony, ale nie tracimy. Więc standardowy plus. I tracimy gola, bo dostałem bumpa. No ale okej, okay, tutaj jakieś follow na kick-offie. Nie możemy dać mu pozwolić się wspiąć w powietrze, bo to byłby duży błąd z naszej strony. Teammate na to leci. Zbumpował przeciwnika, więc zrobił w sumie co powinien. Ja to sobie przebijam. Przeciwnik nie ma chyba za bardzo boosta, więc weźmiemy mu tutaj setkę jeszcze dodatkowo. Spróbujmy go zbumpować. Nie udało się go zbumpować za bardzo. No i tak jest bezpiecznie. Dobra, podleźmy z tą piłką. Ja to jeszcze sobie zagram do góry. Już to zostawię. Nasz teammate może to dobije. Nie udało się tym razem. Poczekajmy sobie bardziej na midzie, bo tutaj może piłka polecieć. Trochę za daleko odjechałem. Nie chciałem w sumie być tak blisko, żeby mi za plecy nie poleciała. Rozbierzmy sobie setkę na bezpiecznie, teammate tam challenge'uje. Albo fake challenge'uje nawet. Ta piłka powinna być nasza. Trochę podałem przeciwnikowi, zeszło mi to. Ale dobra. Tutaj spróbujmy go wyprzedzić, nie mam boosta. Można spróbować go zdemować czy coś. Przeciwnik, to znaczy teammate uderza i znowu ładny gol, 2-1. Zrobimy kick-offa, zobaczymy co oni robią. Zwykły follow, więc nie ma tutaj co za dużo kombinować. Nasz teammate ma chyba setkę, więc nie odłączamy się od akcji, tylko zbieramy jakieś 12 i czekamy na ewentualną dobitkę. Dobra, ja to sobie uderzę w bramę. Jest gol. Dobra, mamy gola finalnie, więc tutaj... A? Dobra, dobił nasz teammate finalnie. Ale bardzo ważne było to, że nie pojechaliśmy do defensywy po setkę, tylko jakby byliśmy podłączeni do akcji, co w zasadzie umożliwiło nam dobicie tej piłki. Oddanie strzału. No tak, to teammate by musiał wszystko zrobić samemu, a wiadomo, że najłatwiej to... Jak nie trzeba strzelić gola, tylko możesz sobie właśnie kopnąć backboard, minąć przeciwników i wtedy teammate nadlatuje ze strzałem. Nie mam za bardzo boosta.
To nieistotne, tutaj jeszcze jakoś bronimy na zerze. W zasadzie blokowaliśmy przeciwnika. Nasz teammate nie trafił w boosta, więc też maloła. Asekurowałem bramkę, bo to jest bardziej istotne przy takim wyniku niż potencjalne zdobycie gola. Zobaczmy, co tutaj nasz ziomek kombinuje. Ja sobie tą piłkę jakoś spróbuję przyjąć. Dobra, przebijmy go. Zaasekuruję defensywę. No, taka może być potrzeba. Nie trafiłem w setkę, to jest dosyć słabe. Dobra, nasz teammate poległ. Jest, to jest do mojego przeciwnika. Nie spodziewał się, że wejdziemy na raz. Okej. Okay. Znowu tutaj pokopmy ich, denerwujmy przeciwników, żeby nie mogli sobie tak po prostu jeździć. Okej. Okay. Przeciwnik znowu nie może sobie wygodnie przyjąć. Chciałem go zdemować, nie udało się, ale nasz teammate w sumie miał 1v1 dzięki temu. I teraz przeciwnicy mają 1v1, a ja zrobiłem double jumpa. No nie mogę. Ale taki misclick czasami w nerwie, ale jakoś palec mi dwa razy się omsknął. Dobra, kickoff dosyć słaby. I tracimy po nim gola? Nie tracimy po nim... Tracimy po nim gola. Zobaczmy, co robią przeciwnicy. Znowu zwykły follow, więc spróbujmy wygrać po prostu kickoffa. Sobie zbiorę setkę, jesteśmy na midzie. Nie zdążę, teraz nie zaufałem, że mu się to tak ładnie uda, ale już nie było na to jakiejś takiej giga dużej szansy. Spróbujmy dobre 50 zrobić. Teammate nadciąga. Mamy boosta zebranego, zobaczmy, co tu się dzieje. Tak się cofnę. Teammate oddaje strzał do cornera. I demuje przeciwnika przy tym, przy okazji. Aj, szkoda, że on to wziął, bo to byłaby okazja na fajną bramkę. Zobaczmy, czy teammate to przetnie. Ja tu kryję mida, jakby taka luta poszła. Nie zdążyłem, ale on to jeszcze ma. No nie, nie mogę, nie możemy przegrać tego meczu, jak jest. Takie syfy się dzieją. Jeszcze demo dostaję, bo się gadałem i nie słyszałem typa przez to. No nie mogę, jakie tutaj rzeczy się dzieją. Ale dobra, 22 sekundy, wygrywamy to. Dobra, strzał na bramkę, taki, żeby on musiał jakoś się pomęczyć. Ładnie się wywalił. Patrzmy na to, co oni odwalają. Dobra, jakiś orkans. Dobra, lecimy na to, co tutaj się ograniczyć będziemy. Bumpnięty przeciwnik, drugiego zdemujmy. Proszę, jest gol w zerowej sekundzie przez Williego strzelony. Nawet nie widziałem, jak to wpada. Ale my zrobiliśmy nasze zadanie, czyli zbumpowaliśmy jednego, zdemowaliśmy drugiego i umożliwiliśmy tutaj strzelenie gola. Nie trafiłem w setę. Dobra, to nie jest in. Co jest bardzo dobrą informacją. Ale to nie trafienie w setę mogło nas wiele kosztować. Dobra, jakieś 50. Dobra, emocje dzisiaj są na pewno. To jest na pewno jakiś pewnik. Teammate próbuje coś zrobić, ale się wywala w zasadzie tylko. Zwykowaliśmy przeciwnika, który oddał nam w nagrodę piłkę. Dobrze, że nasz teammate nie strzelił on gola z tej piłki. Dobra, challenge w kornerze przeciwnika, jak widzimy, się nie powiódł. Challenge w kornerze mój. Powiedzmy, że backpass do Williego. Fajnie, że skrytykowałem to, po czym też to zrobiłem. I strzelamy gola. 5-4 wygrywamy spotkanie, które było naprawdę bliskie porażki. Fajny meczek, fajnie, że tutaj Willy mnie wykorzystał na skrzydle. Nie zagrał tutaj arogancko, zobaczył, że byłem, więc no, napiszmy mu great pass. Zresztą, jak widzimy, wyszedł, zanim mu odpisaliśmy. Ale 2-2 mecze wygrane, więc spoko odcinek. Przypominam o napisaniu komentarza, jeżeli macie jakieś pytanie, ewentualnie zobaczenia, czy jakiś komentarz się wam podoba. No i co, bez przedłużania, to by było dzisiaj na tyle. Życzę wam miłego dnia i elo elo.